Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie nowi członkowie Aero. Dołączam do australijskich sił powietrznych i furasy harcują. Czołem, Michał zamówił i inny Michał dostarcza. Brewster model 239, pozornie kolejny Buffalo, natomiast jest to najlepszy Buffalo w grze. Dlaczego? Już tłumaczę. Po pierwsze, zobaczmy, jak wygląda wykres samego B239. Najciekawszy jest ten kawałek od 0 do 1800 metrów, ponieważ ten samolot ma tam stabilny 1000 koni mechanicznych. Wygląda to tak, jakby deweloperzy po prostu byli leniwi i dali mu jakąś tam wartość, która jest mniej lub bardziej placeholderem. Tak. Druga rzecz, jeżeli nałożymy na siebie wykresy B239 oraz innych dostępnych w War Thunderze Buffalo, na papierze nie wygląda on wcale aż tak dobrze. Widzimy, że F2A1 będzie od niego mocniejsza powyżej 3 km, natomiast F2A3 jest mocniejsze tak naprawdę na każdym pułapie. Natomiast to, czego nie pokazują wam te wykresy, to to, że F2A1 jest cięższy o 300 kg, a F2A3 jest cięższy o 900 kg od B239. Jakim cudem? Nie mam pojęcia. Ok, przechodzimy do gameplay. Przy okazji chciałbym jeszcze nagrodzić Weeba za mema, który umieszczę w tym filmie i myślę, że jest to tradycja, którą rozpocznę i do której będę się stosował, także zapraszam do tworzenia dobrych memów War Thunderowych na kanale Meme Pylsy na moim Discordzie, link w opisie, i najlepsze będą uwzględniane w moich filmach, razem oczywiście z ich twórcami, w tym wypadku mój moderator Konotori Weeb wykazał się największą kreatywnością. I zaczynamy. A więc, samolot ten wspina się bardzo, bardzo fajnie. Tak naprawdę widzicie, że do 4 km trzyma całkiem porządną moc. Później to jest troszeczkę płacz i zgrzytanie zębów, ale z drugiej strony, kto będzie tak wysoko latał na BR-ze 2.7, na jakim ten samolot się znajduje. Nie wiem, dlaczego chciałem się poprawić, ponieważ mówiłem wszystko tak, jak powinno być. Spadamy na P-38, uzbrojenie to 4 dwunastki. Używam do nich amunicji uniwersalnej, ponieważ amunicja na cele powietrzne moim zdaniem jest zbyt mało widoczna i nie wiem, jakoś te przeciwpancerniaki lepiej chyba w te samoloty wchodzą, moim skromnym zdaniem. P-38, jak wiemy, jest strasznym talerzem na pociski, jeżeli nie jest latane w odpowiedni sposób, to jest prostym fragiem. Także atakujemy P-51, który tutaj jakoś wykonuje przeciętny manewr defensywny. No i korzystamy dalej z zalet tego samolotu, mianowicie wznosi się on całkiem porządnie, kręci się naprawdę dobrze. Nie wiem, dlaczego mój język już o tej godzinie chyba nie pracuje, ale jest dopiero 23:41. Teoretycznie noc jeszcze młoda. Samolot ten kręci się bardzo dobrze, w końcu to taka beczułka ze skrzydłami. Nie jest on zbyt szybki, na poziomie gleby wyciąga około 450 km na godzinę, także niestety, ale samoloty z 2.0, na przykład takie jak BFS, będą od was szybsze. Natomiast je wykręcicie. To, co wam pomaga, to to, że macie dosyć dobry stosunek mocy do masy. Z Buffalo najlepszy. Dlatego ten samolot nie traci aż tak dużo prędkości i nie traci jej aż tak szybko, jak pozostałe bawoły. Och, tak się chyba tłumaczy nazwę Buffalo. BFE-4 tutaj próbował się do mnie dokręcić. Natomiast postanowiłem najpierw dobić F-kę, którą miałem przed sobą. Tutaj ping mi nie pomógł, ale ostatecznie udało się ją zestrzelić. No i znowu trzeba uniknąć trafienia przez BFA-E4. To jest też dosyć ciekawa maszyna. Myślę, którą nagram prędzej czy później. BF, co ciekawe, decyduje się na manewr dosyć interesujący. Mianowicie po prostu popchnięcie drążka i wlecenie w ziemię. No cóż, jeżeli nie chciał dać mi fraga, no to cóż. Dalej, lecimy i kolejny P-38. Tutaj macie dowód na to, dlaczego we wzorze na energię całkowitą, właściwie na energię kinetyczną, jest prędkość. Ponieważ jeżeli gościu leci nawet, nie wiem, 600-700 metrów od was wyżej, to nie znaczy, że ma dużo, dużo więcej energii, jeżeli wy lecicie z porównywalną prędkością albo nawet szybciej od niego. Voilà, proszę bardzo.
przykład, myślę, że bardzo, bardzo dobry, ponieważ ten P38 wydawało mu się, że jest bezpieczny. Natomiast nie wziął poprawki na to, że ja nie lecę z prędkością wspinania się, tylko wyrównałem i postanowiłem troszeczkę przyspieszyć, żeby móc pakować mu troszeczkę dwunastek w tej jego, chciałem powiedzieć, w ten jego ogon, ale on ma dwa. Teraz P51 i F4U. Sytuacja niezbyt dobra. Ci goście są razem w oddziale, więc zauważyłem, że się rozlecieli. Dosyć dobry ruch. Za chwilę ten F4U na mnie nakręci. Także jestem tutaj zmuszony do podjęcia ryzyka. Owszem, kręcę się lepiej od nich, ale oba te samoloty są szybsze ode mnie o ponad 100 km na godzinę. Także muszę podjąć ryzyko i liczyć na to, że nie potrafią oni z zalet swojego samolotu korzystać. A więc P51C wzorowo wyrzuca wszystkie swoje zalety za okno, wlatując w salwę moich 12 mm pocisków. A F4U leci mu z pomocą i postanawia, że będzie się ze mną kręcił. Jest to pokaz, czego nie robić w 2-1. Po prostu. Oni złamali każdą możliwą zasadę latania w sytuacji 2-1, oprócz tego, że nie należy lecieć z tej samej pozycji, z tego samego kąta. To zrobili dobrze, wszystko później było spierniczone, tak jak powiedziałem wcześniej, koncertowo. Ten samolot jest bardzo dobry w wykorzystywaniu błędów przeciwnika, ponieważ na 2-7 macie chociażby Kobrę, która jest, no tak jak mówiłem wcześniej, jest prawie 100 km od was szybsza. Natomiast Corsair i Mustang są na pewno szybsze o ponad 100 km, więc natomiast jeżeli oni popełnią jeden błąd, no to już raczej się od was nie uwolnią. I Buffalo jest właśnie w bardzo dobrym takim szczurolotem troszeczkę, który wbrew pozorom ten samolot nie czuje się najlepiej w kotłach, jak na przykład Japończycy. Ten samolot mimo wszystko, że jakby on owszem skręca bardzo dobrze, ale musicie również wykorzystywać fakt, że no mimo wszystko nie macie jakiegoś bardzo, bardzo, bardzo potężnego silnika i ta jakby konstrukcja nie jest przystosowana do odzyskiwania energii w bardzo, bardzo skuteczny sposób. Więc polecam zacząć od... Znaczy, tak naprawdę jest to w sumie zasada, którą można zastosować niemalże w każdym samolocie. Jeżeli nie jest to konieczne, przede wszystkim korzystajcie z zasad walki energetycznej, zanim wejdziecie z kimś w dogfight. Owszem, ten zarąbisty turn rate, jaki posiada ten samolot, może wam w tej walce energetycznej pomóc. Na przykład szybciej możecie odwrócić się na górze pętli, ale nie możecie zapominać o tym, że jeżeli lecicie przeciwko samolotowi, który ma prędkość maksymalną o 100 większą od was, to jeżeli go wystalujecie albo spadniecie na niego z góry, to nie będzie on w stanie z tego faktu bycia teoretycznie szybszym od was skorzystać. Także pamiętajcie, nie lećcie tym samolotem w kocioł. Tego się nauczyłem w bardzo bolesny sposób, ponieważ pierwsze kilkanaście bitew, które leciałem w tym samolocie, wspinałem się po prostu przed siebie, zastrzeliwywałem zwykle dwóch, trzech i spadałem, bo po prostu dopadały mi samoloty, które poleciały w bok. Natomiast kiedy ja się zacząłem wspinać troszeczkę bokiem i wiecie, zacząłem wybierać swoje walki zamiast na odwrót, to tym samolotem zaczęło mi się latać dużo, dużo przyjemniej. F6F nie jest zbyt dużym zagrożeniem, a widziałem, że ten IU się na mnie czaił. I tutaj macie przykład walki energetycznej, w której właśnie wykorzystuję swój turn rate. IU-2 już zmiękł, także momentalnie na niego siadamy i pakujemy mu dosyć sporo pocisków w kadłub, ale jednocześnie nie chcę się wystawić dla tego F6F. Z tego co zauważyłem, albo mój aim jest słaby, albo ostatnio w War Thunderze coś zmienili, że strasznie często samolotom odpadają ogony, kiedy do nich strzelam. Nie wiem o co chodzi. Tutaj kolejny przykład. Tym razem do ogona dołączyło lewe skrzydło, albo prawe, w sumie nawet nie zauważyłem. Obojętnie. I bez tego IU spada. Tak, tutaj w tej bitwie akurat lecieli ze mną Gabe oraz Cichy, czyli nowi członkowie Aero. Jeżeli ktoś jest chętny do dołączenia, no to prowadzę rekrutację na Discordzie, link poniżej, oraz na streamach w czwartek oraz
w sobotę. Oraz ważna informacja, jeżeli ktoś chce dołączyć do dywizjonu, a nie jest pewien, czy jest w stanie przejść rekrutację do Aero, otworzyłem też drugi dywizjon dla widzów, nazwałem go Oreo i to jest pomysł jednego z widzów, jednego z was. Także, ale uczciwie przyznałem się, że kradnę ten pomysł. A więc to zrobiłem. P-40F, samolot, który w dogfightie nie ma zbyt dużych szans, natomiast jest dosyć szybki. A więc podpuszczamy go, że może we mnie strzelić. No i zmuszamy go do nurkowania. Na szczęście do gleby nie ma zbyt daleko, więc tak naprawdę ten samolot, którym jest P-40F, nie mógł prędkości nabrać zbyt szybko. Paradoksalnie lepiej by było, gdyby poleciał, chociaż tak naprawdę realistycznie rzecz biorąc, to było tutaj i tak źle, i tak niedobrze, ponieważ jeżeli poleciałby płytkim lotem nurkowym, to nie oddaliłby się ode mnie aż tak szybko. Natomiast jeżeli poleciałby stromym lotem nurkowym, tak jak teraz, no to mógłbym ja polecieć płytkim lotem nurkowym. No i tak czy owak wykorzystać to, że dwunastki mają ponad kilometr zasięgu, P-40F ląduje w śniegu. To był film na zamówienie Michała Paeca, czołgiem i do usłyszenia. Chyba powiedziałem wszystko interesującego o tym samolocie.